365. Co się stało z kalendarzem? Dzień dobry, nazywam się Monika Szczygło i jestem dziennikarką. Lilius bardzo niechętnie poszedł po długich, krętych schodach do swojej komnaty. Powinien położyć się do łóżka, ale nie czuł się jeszcze zbyt zmęczony. Siadł na szerokim parapecie i patrzył w okno, za którym korony drzew poruszały się na wietrze. Zaszło już słońce, a jednak nie jest zupełnie ciemno. Pomyślał, otwierając okno, i wychylił się najdalej, jak było można. Wysoko ponad dachem wisiał okrągły księżyc, tak ogromny, jakby ktoś specjalnie na tę noc napompował go jak balon. W jego blasku cały świat wydawał się srebrny. W pewnym momencie Lilius zobaczył plankę, całkiem podobną do tamtej, tylko srebrną, skaczącą po trawie pod jego oknem. Nie bacząc na późną porę, ani na to, że zrobiło się już chłodno, postanowił wydostać się na podwórko. Po cichutku wyszedł z pokoju i, nie zamykając drzwi, zaczął na palcach schodzić ze schodów. Minął wielką komnatę i na chwilę przystanął w progu. Rozejrzał się, sprawdzając, czy nikogo nie ma. Był zupełnie sam, a przynajmniej nikogo nie zauważył. Przebiegł dookoła budynku i tam na trawniku zobaczył plamę z uszami, która z daleka przypominała sporego, srebrnego zająca. – Czy ty jesteś zającem? – spytał Lilius swoim najgrzeczniejszym z głosów. – Oczywiście, jestem zającem, który nie znosi głupich pytań – odpowiedział mu zając, stawiając wysoko swoje srebrne uszy. – Widziałem cię już wcześniej w wielkiej komnacie. – W wielkiej komnacie widziałeś zająca pomarańczową plamę. – Więc jest was więcej? – Srebrny zając uśmiechnął się chytrze, błysnął i zniknął tak, że nie został po nim na trawie nawet najmniejszy srebrny ślad. Jest nas tak dużo, ile tylko zdołasz naliczyć barw światła, albo jeszcze więcej, kiedy one znowu zmieszają się ze sobą, albo wcale, kiedy zmieszają się tak bardzo, że są już tylko przezroczyste. Powiedział, kiedy znowu pojawił się w innym miejscu. Zając kicał z miejsca na miejsce, a Lilius biegł za nim, aż zobaczył przed sobą papę Gregora, który siedział na zupełnie zwyczajnej ławce i z uwagą patrzył w niebo. – Co ty tu robisz, papo Gregorze? – zapytał Lilius z malutkim wyrzutem i wielką radością. – No cóż, dzisiaj jest pełnia. Nie mogłem tego przegapić. No i ostatnia taka letnia noc. Potem będzie już coraz zimniej, przecież zbliża się jesień. – Pełnia? – powiedział Lilius, przysiadając się po drugiej stronie zupełnie zwyczajnej ławki. Pełnia jest wtedy, kiedy widzimy okrągłą tarczę księżyca. Pełnia jest wtedy, kiedy kicają srebrne zające. Włączył się do rozmowy zając i wskoczył na sam środek zupełnie zwyczajnej ławki. A więc księżyc nie świeci sam z siebie? Księżyc tylko odbija światło. A więc zając nie świeci sam z siebie? Zapytał zając, wskakując Liliusowi na nos, ale nikt jakoś mu nie odpowiedział. Skoro raz jest pełnia, raz nie, to znaczy, że słońce i księżyc muszą ciągle zmieniać swoje położenie. Zmieniają i to jeszcze jak zmieniają. Zające kicają cały czas i to jeszcze jak kicają. W ogóle tego nie widać ani nie czuć. Kiedy tylko Lilius to powiedział, a srebrny zając z chichotem to powtórzył, coś drgnęło i zupełnie zwyczajna ławka najpierw powoli, a potem coraz szybciej zaczęła unosić się do góry. Zając natychmiast sprytnie zeskoczył Liliusowi z nosa i przycupnął koło niego, wciskając się pod ubranie. – Papo Gregorze, co się dzieje? – zawołał przerażony Lilius, wierzgając w powietrzu nogami jak małe dziecko, które w ogóle nie sięga do ziemi. – Zdaje się, że chciałeś poczuć ruch. – Ja tylko pomyślałem… – zaczął mówić, ale zupełnie zwyczajna ławka właśnie wykonała obrót wokół własnej osi, więc tylko mocniej chwycił się poręczy i zamknął oczy.